Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z Wiktorią spędzimy 24 godziny w moim aucie. Jest to chyba najbardziej oczekiwany film, bo jak ostatnio zrobiłam ankietę u mnie na Instagramie, co chcielibyście, żebym nagrała, to wszyscy pisali 24 godziny w aucie. Specjalnie dla was to nagrywamy. Stwierdziłam, że fajnie by było z kimś to nagrać, nie samemu, no bo w sumie bym się nudziła cały czas. A tak jak będzie ze mną Wiktorcia, to będziemy miały co robić, będziemy sobie plotkować, będziemy oglądać plotkarę. Spędzimy czas ze sobą, bo ostatnio mieliśmy bardzo mało czasu, żeby po prostu być ze sobą, więc to jest idealna okazja, będziemy tak musiały ze sobą spędzić 24 godziny. I potem będziesz miała mnie dosyć. Dobra, to co robimy? Czy jadę śniadanie? Właśnie nie. To może zjemy śniadanie? Zjemy śniadanie, tylko zjemy śniadanie za 8 minut. Czemu za 8 minut? Bo za 8 minut robi się oferta nieśniadaniowa w Maku. Ale ja uwielbiam ofertę śniadaniową w Maku. Ale ty nie masz ochoty na drwala bardziej? Drwal dzisiaj wychodzi, tak, jak chcę drwala! No. Dobra, nie chcę oferty śniadaniowej, chcę drwala! Poczekamy tylko na Pawła i aha, pojedziemy z nim, bo Paweł nagrywa odcinek, gdzie będzie potrzebował pełno drwali. Przy okazji my też sobie zjemy, bo dzisiaj wchodzi właśnie drwal. Ale się jaram. I zakręcone frytki. No ja się jaram, ja się jaram. Ja za drwalem tak nie przypadam, ale zakręcone frytki są super, ale zjem drwala, dam mu kolejną szansę, może w tym roku będzie lepszy. Ja mam wrażenie, że to jest dzień, który każdy wyczekuje. Dlatego teraz my sobie poczekamy na Pawła i wtedy pojedziemy sobie po drwale. Ja mam kierować? Tak. Ale ty nie możesz wysiąść. No to ja, przysiądziemy się jakoś. Okej. Okay. Dzień dobry, widzowie. Jedziemy zobaczyć, jaka jest w ogóle kolejka. Czy jest kolejka? Myślę, że nie będzie, bo mimo wszystko mamy Maka na obrzeżach Warszawy. No właśnie, i jak na ktoś wylotówce wjeżdża do Warszawy, albo wyjeżdża z Warszawy, to jedzie po drwala. No tylko jest taka godzina właśnie akurat, że ludzie, najwięcej ludzi coś robi, nie? Między 11 a 13 jest najluźniej na mieście zawsze. To nie będzie wieczorem duża kolejka. Wieczorem będzie rozpierdziel. Idziemy do Maczka. Obstawiajcie, czy będą ludzie, czy nie? No już widzę, co mam obstawiać? Jest... No miałeś powiedzieć, no! Trzy auta! Nie ma nikogo! Co zamawiasz dla siebie? No 10 klasycznych. A i Maksiu chciał jakąś... Słyszeliście, jaką Maksiu kawę pije? Poczekajcie, ja wam przeczytam. Choco berry latte bez laktozy, dwa razy cukier trzcinowy, dodatkowe espresso. Ale się jaram. Frytkami zakręconymi. Ja drwalem. Oh, a ja nie, bo jakbym jednego sobie miał zjeść, to fajnie, ale jak mam zjeść trzy, to w sobie tak mi się średnio chce. A właśnie, Maksiu mi mówił, że nie ma ostrego i nie ma wege drwala w ogóle teraz. Nie w ma ostrego? A był wege kiedyś? Był. Był. W ogóle można teraz dostać swetry i czapki z oferty drwala, no. Sweter kosztuje 10 tysięcy punktów. Z Maka? No. No to ja mam, Ola, 9 tysięcy. Trzeba zrobić zakupy i mamy sweter McDonaldowy. Wystarczy zbierać punkty, zbieraj już teraz, by móc odebrać drwal gift w pierwszym dropie już 7 grudnia. Czyli trzeba do 7 grudnia mieć dużo punktów. To już wszystko szybko poszło. Dziękujemy. Dziękujemy. Jedziemy. Jeść, testować. Paweł już poszedł z drwalami, zostawiliśmy sobie tylko nasze rzeczy. Teraz się przesiadamy. To straszne to przesiadanie się. Przez to, że tutaj jest taki wielki ten tunel. Ja robię sobie operację herbata. Jestem ciekawa, czy będzie dobra. Bo ona czasami jest niedobra. Tak, czasami jest taki dzień, gdzie dostaniesz mega dobrą herbatę, a czasami jest taka mech. My raz z Szymonem piliśmy i była tak niedobra, a potem się okazało, że trzeba było ją wymieszać. A to jest ciężkie, żeby tutaj zjeść w tym... O kur... I ogólnie ciasto jest to auto. Wiesz, jak możesz siedzieć w nim tak długo, no, to trochę może tak. Widzowie, jeżeli siedzicie mój kanał, to wiecie, że ja uwielbiam frytki zakręcone. Największy mój dream się spełnia. Ja już jem, Wiktoria. Dobra, już kończę. Musimy jeszcze raz pojechać na frytkę zakręconą dzisiaj. Tak, mamy dużo czasu. Fajnie jest to, że nie musimy prosić nikogo o to, żeby dał nam jedzenie, tylko możemy sobie pojechać i wziąć. Czy? Tak. Kocham. Kocham. Jest okej. Ale nie przypadam jakoś za drwalem. Mniam. Ja bardziej za frytkami zakręconymi. To jest coś, czego się nie da odwzorować. Frytki zakręcone to jest życie. Najlepsze, co może być w Maku. Ale ten kotlet serowy jest dobry. Mówię, ja aż tak nie lubię drwala. Gdyby tak ten kotlet serowy dołożyć do cheeseburgera, to by było pyszne. Możecie dać znać w komentarzu, czy lubicie drwale i jakie jest wasze ulubione. Dobra, widzowie, my zajadamy. Nie będziemy wam robić smaka. Widzimy się, jak zjemy. Było ciężko. Nie zjadłyśmy wszystkiego. Ja połowę frytek zostawiłam, ale burgera zjadłam całego. Ja zostawiłam połowę kotleta, jakby 1/4 burgera i trochę frytek. Naprawdę, zjeść cały zestaw jest ciężko. Nie, no, ja jestem usatysfakcjonowana. Ja nie potrzebuję więcej jeść drwali. Nie, nie, bo jakby mimo wszystko to jest ciężkie. Jeden nam wystarczy, zrobiliśmy sobie smaka. Musimy poogarniać rzeczy do głuchego telefonu.
dawno, gdzie musieliśmy pozmieniać swój wygląd. Ja już mam ogarnięte, gdzie zrobię usta i tak dalej, sobie mówiona na jutro. Patrzcie na te naturalne usta. Tak, jak tylko wyjdę z tego auta jutro, to jadę od razu zrobić usta sobie. A stresuję się. Ty musisz zrobić kolczyka, Paweł musi zrobić tatuaż. To będzie w ogóle hit. I jeszcze Bartek musi wydepilować klatę. A kolczyki dla Janka? No właśnie, trzeba też poszukać. Będzie śmiesznie. Więc wszystko w sumie ogarnęłyśmy, teraz mamy czas dla siebie. I co byśmy chciały porobić? Może pójdziemy do tyłu, ogarniemy tam sobie i może poprosimy, żeby ktoś tam przyniósł jakieś planszówki czy coś i sobie po prostu pogramy, żeby spędzić jakoś czas. Dobra. Więc przechodzimy do tyłu i idziemy ogarniać. Jest dużo miejsca z tyłu. No jest. I z tyłu jest wygodna kanapa. Przeskakuję tu. Oła! Moja stopa! No, wszystko pod kontrolą. Trzeba tu posprzątać i wtedy możemy tu siedzieć. I zobacz jak fajnie. Musisz zadzwonić do Bartka, bo on cię bardziej posłucha. Dobra. Jakie są nasze prośby? Na początku gra planszowa, to jest najważniejsze, bo wydaje mi się, że nie będzie to takie proste, żeby oni nam to dali. Myślałem, że do końca dnia mam cię z głowy. Cześć kochanie, słuchaj, mam do ciebie prośbę, bo zaczynamy się nudzić i chciałbyśmy jakąś grę planszową. Okej. Tak po prostu. No czemu nie? To czekamy, pa pa. Ej, a może wjedziemy do garażu zaraz i poprosimy pieski, żeby do nas przyszły. Tu. One chętnie z nami pośpią tutaj. Yeah. Fajnie, że jest garaż, bo w garażu będziemy mogły spać w nocy. Tak. I będzie nie będzie aż tak zimno, nie? Ale będzie fajnie. Podoba mi się takie odcinki. O teraz 2-4 chowam cię raz w miesiącu. Tak. Nie no, gdzie możemy spędzić następne 24 godziny? Niech widzowie dadzą znać, gdzie możemy następnym razem spędzić sobie 2-4 h. O, idzie Bartek. Hejka. Cześć, proszę. Bartek, ale my jesteśmy we dwie. Możecie sobie pograć w kółko i krzyżyk co najwyżej. Albo w statki na przykład. Ale dlaczego tak? No bo czemu miałbyście mieć jakieś udogodnienia, to jest wyzwanie. Możemy ewentualnie zrobić tak, że ja dam wam 10 minut, byście ułożyły chociaż jedną ściankę tej kostki. Jeżeli tak, to dam wam losową grę, jaką chcecie, wybraną przez was. Jedna ścianka mi wystarczy. 10 minut, czas start, wasza decyzja. Taki w ogóle niemiły, co? Ale w ogóle go do tego tak podszedł, tak. Jak się... Dobra, odpalę poradnik na YouTubie. Jak ułożyć kostkę? No chyba jedną ściankę damy. Nie, to jest ciężkie, mega ciężkie. Gdyby było później, to bym zadzwoniła do Julka. Co? Nie masz szans, żebyśmy to zrobiły. Układałeś kiedyś kostkę Rubika, Wiktoria? Nie. Musimy po prostu iść spontanem. To nam się nie uda, nie masz szans. Widzowie, ja zmieniałam baterię w kamerze, bo padała, a Wiktoria połamała kostkę Rubika. Nie użyj już jej. Ty, a jakby ją złożyć? Dawaj. Ale jak ona się cała rozpadła. Rozpadła się, znajdź tam te części. I patrz, ułożymy ją, po prostu włożymy rzeczy, bo ona się połamała. Ja nie wiem, nie, co się stało. Chyba nie. Wypadały te rzeczy. Jakby super było ogarnąć. Nie, aż tak nie miała się rozpadać. Wiktoria, zapytałaś! No nie, my tego nie złożymy. Ja pierdzielę. Przepraszam. Wiktoria rozwaliła kostkę Rubika. Bo próbowała wyjąć, pewnie chciała szukać. Nie. Układała i nagle mówi, o kurde! I rozpadło się. I nie, jakby nie jesteśmy w stanie tego złożyć w żaden sposób. Próbowałyśmy nawet oszukać ciebie i chciałyśmy ułożyć, ale no nie wyszło. I co mam z wami teraz zrobić? Dać nam inne zadanie. Próbowałyśmy. Nie oszukać. Nie. Próbowałyśmy ułożyć kostkę Rubika. Nie, to był żart. Jak się nazywa ta gra, którą chcemy? Rami Cube. Możemy ci narysować piękny obrazek. Okej. Ty narysujesz. Kocham cię, Misiu, napisz. Albo jakieś serduszka czy coś. Dobra, przekupstwo przekupstwem. Widzę już, co rysujesz. Proszę bardzo. Czy ty, Olu, też się podpisujesz pod tym? No, kocham cię, Misiu, raczej nie, ale... A pod kotkiem chociaż? Pod kotkiem, tak. Oj, mamy co robić. Fajnie. Super. Dobra, mamy grę. Jak się czujesz jako przegrana? Rozwaliła mnie. Widzisz, jednak jestem mistrzem. Jednak jesteś mistrzem, to ci trzeba przyznać. I w ogóle jest 14:14 już. W sumie generalnie spoko, czas szybko leci. Tylko tutaj jest niewygodnie, jak tak się siedzi. Grałeś w tą grę prawie godzinę. Serio? No. Ja już było z 20 minut. Nie, serio, mega długo. Gramy jeszcze jedną i potem co? Może zaprosimy tu kogoś. Niech ktoś przyjdzie do nas i z nami posiedzi. O, albo wtedy jak pogramy w tą raz gierkę, to wjedziemy do garażu i poprosimy pieski. O, tak, to jest lepsze niż ktokolwiek tak, z domu. Bierzemy pieski i kolderkę. Tak, dobra. Fajnie. Mamy problem. Ja mam problem. Bardzo potrzebuję skorzystać z toalet. Już nie mogę wytrzymać, bo wypiłyśmy kolę i herbatę zimową. I ja jeszcze rano przed wyjściem wypiłam kawę i od tego czasu nie robiłam siku, więc umieram już. Dobra, to dzwonimy. Gdzieś jest mój telefon. Jest to? Tu, po to. Zadzwonię do Miśka i zapytamy go, czy może do nas przyjść. Hej. Co tam? No nic, idę zaraz do was, poczekaj chwilę. O, to przyjdź do nas, bo my na ciebie czekamy. No. Paweł nas przeparkował do garażu. Chyba Paweł idzie do ciebie z zadaniem. Z uwagi na to,
że mam nie za wiele czasu, muszę jechać i nie byłem w stanie wymyślić nic kreatywnego, to przyniosłem coś, co Wiktoria najbardziej lubisz. Musisz ze mną wygrać, żeby wyjść do toalety. Inaczej nie będziesz mogła. O nie, nienawidzę tej gry, dobra. Ten, kogo zje rekin, przegrywa. Czyli... I co, jak przegram, to nie będę mogła iść do toalety? Wtedy do butelki. Ja, trochę ciężko będzie. Wygrałaś. Możesz iść, masz 2 minuty. Gotowa? No. Czas, start. Lecą 2 minutki. Co tam? Cześć. Jak się bawicie? Jest ciasno. No, bardzo jest ciasno. Najgorsze jest to, że to auto jest niskie. Ciężko się tu siedzi we dwie. No bo ten samochód jest trochę taki coupé, ale nie coupé. No, jest cholera mega mały. Ogólnie kupując SUV-a, liczyliśmy, że będziemy mieli duże auto. A twoje auto wbrew pozorom nie jest aż takie duże. No, w sensie jest większe niż T-Roc, ale no nie jest duże, nie? Już jest 15, więc w sumie tak spoko leci czas. Aha. Weszliśmy tutaj 5 godzin temu. Prawie no, to 5, no bo o 10.20. Okej. Okay. Teraz mamy pieski. Poprzytulamy się z nimi. Tak, oni byli na dworze, także ten z chęcią się poprzytulają. No cześć. Fajnie było? Tak, było super. Masz jeszcze 20 sekund zapasu nawet. Dobra, ja uciekam, bawcie się dobrze. Dobra, pa, pa. A jest zimno w tym aucie, co teraz? No. Znaczy zaraz czuję w końcu grzanie w kupę. No, ale ogólnie jest mega zimno. Jest tylko 1 stopień na dworze. No. Trzeba wziąć jakąś, wiesz, grubą kołdrę i jakieś takie ciepłe ciuchy. O, idzie Tomek. Czy mógłbyś to od nas wziąć? Wózki paraliże kolkę. Dziękujemy za pomoc. A macie powiedzieć, czy to dam przy okazji? A co u ciebie? Gdzie idziesz? A po co? Jest Biedronki. O! Coś słodkiego, dobrego. Jakieś Kinder Bueno, jakieś takie rzeczy. Podkopię wam cały zapas. Dobra, dobra. Tomek jest kochany. Nie musi wiedzieć, że, my, że chłopacy nam dają jakieś zadanie. Nie musi o tym wiedzieć. Nie musi. Po co mu o tym mówić? Dostaniemy słodycze. To za darmo. Tak, chyba, że kogoś spotka po drodze jeszcze i ktoś im powie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Też mam taką nadzieję, że tak nie będzie. Później tak rozkminiałam, żebyśmy otworzyły sobie szyby. Aha. I tam byśmy je zrobiły. Albo tu, na projektorze. Tu. Przed nami, tak, na projektorze. To jest samochodowe kino. Tak, i będziemy po prostu słuchać i oglądać. Zajebiście. Zajebiście. Może drzemka? O, błyskitu, tak jakbyśmy się położyły do tyłu. Ja może zamiast tyłu, to będziemy sobie leżeć tutaj. No. O, i tak bym mogła spać. Jeszcze tak nogi tu, do góry. O. Słyszałam chyba, że to wrócił. Się zasiechało, słuchało. No, jestem ciekawa. Przyniosę nam coś słodkiego. Tak. Cześć, baby. Cześć. Kupuję wam dużo słodyczy. Tak, tutaj. Chcecie po kolei, po jednym zobaczyć? Ile on tego kupił? Macie tak, 4 kubusie malinowe, sokobusiwa, knopercy. Zarobiście! Tomek! No teraz macie więcej kubusi. A, dziękuję. Musicie jakoś wytrwać tutaj. Dziękujemy. Dziękujemy. To jest najlepszy. Macie tu torebkę, może śmieci wam się przyda. O, super. Jesteś super. Dziękujemy bardzo. Powodzenia. Pa, pa. Trzeba pisać do Tomka. Jaki kochany! I to, co chciałyśmy, takie nasze ulubione rzeczy. I to, ogólnie, wysyłasz faceta na zakupy i on ci nie kupuje nic. Tak. Wysyłasz Tomka i kupuje ci to, co trzeba. Musimy zacząć z nim chyba też oglądać przed karę. Biskit, ale już wszystkich chłopaków prawie kręciłyśmy plotkarę. Szymon co chwilę się pyta, kiedy oglądamy plotkarę? O, może Szymon dzisiaj do nas przyjdzie na seans filmowy o plotkary. Biskitu. Już okobąsik do tego. Z buziaką wyciąć. A coś jeszcze? Dwa buziaki, maksymalnie. Nie, coś musimy... Może wyjście na siku. Czekaj. Wyjście za siku za szokobonsa? Czekaj. Mogę ci wiaderko co najwyżej przynieść za szokobonsa. No za szokobonsa mamy wyjście siku. Ale jedną osobę. Tak, no okej. Okay. Dobra, co chcę 2, bo jeszcze dla Maxa muszę wziąć. I moja jedna może iść siku. No nie teraz, na później, przepustka. Na później. Okej, okay. Przepustkę macie. I buzi. Bawcie się dobra. A ty załatwiłaś. Aha. Bądeczka. Nie, mi się na razie nie chce, już byłam siku raz. Mi też na razie się nie. To będzie takie zapasowe. Pieski sobie zasnęły. I w sumie się uspokoiły, bo przed chwilą biegały po całym aucie, a teraz w sumie siedzą spokojnie. Nudne jest w tym aucie. Nie wiem, co robić teraz. Ja też nie, no z pieskami nigdzie nie pojedziemy teraz. Nagramy jakiegoś TikToka. Szukamy TikToka jakiegoś i nagramy. Dobra. Cześć, po drwala. I nagrywać TikTok. I nagramy to happy, happy, happy. I będziemy miały drwala. No. Idziemy herbatkę i frytki. Dobra. Ale zajebiste. Nagrywam. Możemy nagrać 2 wersje tego. Do innej nuty jeszcze, do czegoś, do moim metalowym kubeczku, żebyś to miała, ja będę miała z drwalem coś. Kiedy chcę happy, happy. Dobra, a ja chcę w moim metalowym kubeczku. Fajnie. TikTokerki. Później... Podajcie na naszego TikToka. Tak, koniecznie. Koniecznie, bo my jesteśmy teraz TikTokerki. Bartek to cię kocha. Powiedział, że pojedzie z nami i zje drwala, którego my sobie kupimy, żeby nagrać TikToka. To się nazywa miłość. Tak, powiedział, że się nie zmarnuje, że on go zje. Więc... Będziemy mogli nagrać TikToka i Bartek będzie A Bartek najedzony. Się naje, więc Bartek w sumie win-win. Jak byliśmy o 10.30, to nie było w ogóle ludzi i patrzcie, co dzieje się teraz. Jest 16 i zobaczcie, jaki jest korek do drive-thru. Lecimy. No, jednak ludzie kochają te drwale. Nagraliśmy już do mnie TikToka. Musicie po prostu wejść i zobaczyć, jakiego nagraliśmy, a teraz nagrywamy do Wiktorii.
Mamy nagrane dwa TikToki z Drwalem, zaraz je wrzucimy na naszego TikToka. I co? Musisz jeść już, Bartek, a ty już jesz. Tak, czekałem na to jakieś 40 minut. Będziemy niedługo mogły sobie wziąć rzutnik i obejrzeć podkarę. Tylko wydaje mi się, że najpierw pojedziemy ze skiperem. A, skiperem do weterynarza i wtedy. A wtedy pooglądamy sobie podkarę. No, wtedy opowiemy wam, co się stało ze skiperem, czemu się do weterynarza i pojedziemy. To see you later. Tu się Wiktoria wyłącza. Aha, no tak. Patrzcie, bo no. Bartek za szokobąsa pozwolił nam mieć jedno wyjście do toalety. Czy to prawda, Bartek, że dałeś im siku za szokobąsa? Za dwa. Za dwa szokobąsy. Ona też musi ci dać buziaka za to, bo Wiktora mi dała, więc jeszcze tobie. I wtedy jeszcze no. Dobra. Ale to jedna może siku, nie dwie. No ja idę. Ona pobiegła. Pobiegła? O. Aha. Jestem. Dobra, wsiadam i jedziemy, co? Tak. Podjechaliśmy już do weterynarza i teraz wam opowiemy, co się dzieje ze skiperem, że musieliśmy tu przyjechać. Od jakiegoś czasu skiper, to się chyba nazywa saneczkuje, no ale oprócz tego od kilku dni zaczął też strasznie się gryźć w miejscach swojej pupy i strasznie wylizuje to miejsce, więc... I ma strasznie różowy tyłek, tak. Po prostu jakby, no, tak. Dziurkę. Więc przyjechaliśmy do weterynarza, żeby to sprawdzić, bo no może coś z tym po prostu być niefajnego, dlatego teraz Paweł pójdzie ze skiperkiem, poczekamy na niego i zobaczymy, co z tym trzeba zrobić. Jest problem. Nie przyjmą nas dzisiaj, za dużo mają ludzi, bo zazwyczaj tutaj, bo to jest 24-godzinne, w sensie możemy czekać, ale będziemy czekać do północy. Jest tam 15 osób. Pani powiedziała, że jest bardzo długi czas oczekiwania, mówiłem się jutro na 11. Jutro? My się dowiemy jutro, a wy się dowiecie za jakiś czas. Zabieram pieska i uciekam. Ej, a może byś nam jakąś kolację ogarnął? Już się głodno robimy. No, jedliśmy tylko Drwale rano. Jedźcie do Maka. No nie, no znowu. Zobaczymy, jak bardzo się postara. I wtedy co? Podkara, tak, już scenariusz z dzieciństwa, kolacja i bajeczka, i to spanko. Cieszę się, że z tobą spędzą tu 24 godziny, bo możemy sobie pooglądać i ponadrabiać wszystko. Następny odcinek to już jest odcinek grudniowy. Czyli świąteczny. Postanowiłam, że u mnie na kanale będą vlogmasy, że będą świąteczne filmy przez cały grudzień. Może będzie tych filmów więcej niż tylko dwa w tygodniu. Zobaczymy, czy się uda. Więc następny odcinek już będzie... świąteczne. Tobie idzie Paweł. Jak bardzo mnie lubicie w skali od 1 do 10? 30! To bardzo rozumiem wam najlepszą kolację pod słońcem. Po toście. W sumie lubię tosty. No i git. Jeszcze was lubię, dlatego włączyłem symbolkę. Dobra, dziękujemy bardzo. Jest git, dziękujemy smacznego. Bardzo. Uciekam. Pa! To jest spoko kolacja. Ale takie dobre, to się dobrze wypieczone. Ej, mam jeszcze kusia. Fajnie, idealna kolacja. Dobra, najedzone. Napite. Dobra, czekamy na rzutnik. Paweł powiedział, że idzie do nas zaraz. Zapominam przy sobie o tym, że mam kamerę cały czas przed sobą. Seba, nie wrzucaj, bo jako bekania wyjdzie jakąś wrzucaj. Świnią. Nie ma. A kogo? Idę, myślę, że ty się zmęczony. Tak, trochę tak. Ale jest super. Mam dla was, dziewczyny, zadanie za rzutnik. Totalnie spontanicznie na to wpadłem, bo jak zakładałem buty, to stwierdziłem, kurde, macie za dobrze. Musicie zgadnąć, co to jest. Wtedy wam dam rzutnik. Głośnik? A mogę to dostać? A to wygląda jak głośnik. I to jest podłączane do prądu. To co to może być? No mnie to wygląda jak głośnik. Prysznik. Ale do czego? To jest konkretna rzecz. Dryn, dryn. No wydaje to na pewno jakieś dźwięki. Nie możesz tam zaliczyć, że to jest głośnik? Dobra, konkretnie, co to jest? Podpowiem, leżało przy butach. I zostały to właściciel dzwonek? Domu. Dzwonek? Brawo, dzwonek. Nie, tak randomowo kochuciłem i stwierdziłem, a za domowe pytanie. Wygrałyście rzutnik. Dobra, ustawiam. Dobra, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Chciałem na dach ustawić, ale jest za krótki kabel, nie chcę mi się iść po przedłużacz. Ale widać wszystko. Widać wszystko. Jest tam, jak jeszcze włączymy światło, to będzie git. Fajnie. Ooo, jak w kinie. Aha. Udało się w końcu odpalić plotkarę i oglądamy. Oglądam plotkarę, oglądasz z nami? No czemu by ze mnie? No bo ciebie nie było! To 5 minut jestem. Dobra. Ale się przestraszyłam, Szymona. Psy zaczęły już czekać, odwracam się, a tu jakiś typ stoi, nie? On wiedział, kiedy przyjść na tą plotkarę. Tak, on tu wyczuł. Dosłownie, do sekundy. Wyłączamy światło, czekamy na Szymona. Znaczy w sumie już możemy zacząć oglądać. Szymon dojdzie do nas po prostu. A się przestraszyłam. Jeszcze jedno? Nie. Już oglądaliśmy nie wiem nawet ile odcinków. Stwierdziliśmy, że już nie oglądamy dalej, tylko idziemy spać, bo jest godzina 23. O, widać. Zmęczona? O, nie. Jestem zmęczona. Obejrzałabyś jeszcze? Tak. Szymon wytrwale ze mnie oglądał każdy odcinek. Teraz wiem, kto jest plotkarą. Albo jeszcze nie wiem.
No, wydaje mi się, że jeszcze nie wiesz. Wydaje mi się, że... W sensie domyślam się, ale zobaczymy, nie będę spoilerował, nie? Dobra. Ja musimy prosić o jakąś kołdrę. Poduszkę. Poduszkę najlepiej. Chociaż poduszka jest... Nie muszę, ja bym potrzebowała kołdry, tylko bo jestem po prostu no zimna. Tak, ale z poduszką jest ci przyjemniej. No. Dobra, dzwonimy do Pawła czy do Bartka? Kto będzie milszy? Bartek, bo pewnie Paweł pracuje. Dobra, to dzwoni do Bartka. To ja was zostawiam, ja już idę spać. Do domu. Fajnie masz. Dzięki, było miło, że przyszedłeś do nas. Dziękuję bardzo, fajnie do zobaczenia. Dziękuję, mam nadzieję, że będziemy nagrywać kolejny taki odcinek i oglądniemy kolejne 500 tysięcy odcinków Plotkary. Mhm. Cześć, kochanie. Nie ma już siku. Kochasz mnie? Kocham cię, ale nie ma już siku. Dotknij moją stópkę, widzisz jaka jest zimna? Czuję też, jaka jest zimna. Ej, już potrzebowały jakąś kołdrę. I skarpetki, poduszek. Już o poduszkach nie mówimy, kołdra i skarpetki będą git. Dostańcie wszystko. Okej. Okay. Super. Ale ja idę do góry. Macie czas, by znać jakąś piosenkę, dopóki z nimi nie wrócę i musicie nam dać jakiś koncercik. Możecie sobie tu z auta puścić, macie zaśpiewać coś. Już jest tak późno, wszyscy są totalnie bez energii, a tak może ich pobudzicie. Cześć! Cześć! Mamy wszystko i wszystkich! O nie! Za dużo osób! Już teraz się zestresowałam! Teraz. Dobra, otwórzmy sobie drzwi, by lepiej was słyszeć. Ale już słychać nas bardzo! Ale tak będzie lepiej was słychać! Dobra, to my stwierdziłyśmy, że chcemy was wprowadzić w świąteczny klimat. Two for my own, more than you could ever know. Uciekamy. Dziękujemy. Super było. Ile my tego mamy, no. Chłopie? Czy jedną kołdrę zostałyśmy? Jedną kołdrę zostałyśmy. No ale dobra, ona jest duża. Ona okay. Jest taka... Nie, dobra, jest wygodnie. Tutaj możemy, zobacz, tak. Tak, jak fajnie. Ej, ale jest mega wygodnie. Myślałam, że będzie niewygodnie. Jest super, to auto jest mega wygodne. Dobra, widzowie. My idziemy spać, ja ściągam okularki. Te makijażu nie zrobiłyśmy. Oni już nam nic nie dadzą. I najbardziej wiesz czego się boję? Że będzie się musi siku w środku nocy. A dobra, no dobra. Ogarniemy jak coś. Idziemy spać widzowie. Dobranoc i widzimy się jutro rano. Pa! Pa! Dzień dobry, już się obudziłam. Nie mam pojęcia, która jest godzina, bo gdzieś mi w nocy spadł telefon. Nie chciałam budzić Olci, a chyba i tak ją obudzę, bo wydaje mi się, że już jest jasno. Śpisz? Nie, bo słucham, jak mówisz. Jest zimno, Ola. Zimno właśnie, strasznie zimno. Mnie gardło znowu boli. Mm-hmm. Jestem tak skulona, że mam nogi, w sensie stopy na fotelu i dupę na fotelu. W sensie jestem po prostu taka ściśnięta, skulona. Jest mi tak niewygodnie, tak mi wszystko boli. Ustajemy, wyjedziemy i wtedy się widzimy. Jak mi gardło... Serio, mam tak zmarznięte gardło. No, byliśmy chore przed. No. I teraz chyba znowu będziemy chore. Czuję, że jestem chora z domu. Dobra, wyjedziemy na dwór i wtedy zastanowimy się co ze śniadaniem i tak dalej, żeby coś mieć ogarnięte. Jest 8.30. Czyli długo spałyśmy. Czyli jednak wygodnie w tym aucie. Chcecie siku? Nie. Mi tak, ja muszę codziennie rano iść siku od razu. Ty! O kuru. No właśnie, coś mi zabiało było w lusterkach. Spadł śnieg. Nigdzie nie było napisane w pogodzie, że będzie padać śnieg. W ogóle ta pogoda w Polsce jest tak nieobliczalna. W tym roku to jest po prostu masz 20 stopni, masz 5 stopni, a potem nagle masz śnieg. No. I o co chodzi? Ale teraz jestem zdezorientowana, nie wiem co się dzieje. Ale zobacz, takie wprowadzenie vlogmasy. Bez kitu, ten film jest bardzo świąteczny. Tak. To jest prawie jak vlogmas. Dobra, co robimy ze śniadaniem, Wiktoria? Mamy jeszcze 2 godziny w aucie. Tylko teraz pytanie, czy jak my gdzieś wyjedziemy stąd, to czym w ogóle gdzieś dojedziemy? Bo pewnie są takie korki, przynajmniej tak zawsze jest w którym mieście, że jak spadnie śnieg, to nagle jest pełno aut wszędzie, wszyscy są w korkach i są same wypadki. Cześć, nie mam nic lepszego do roboty. To może pojedziemy, nie wiem, do Maczka, do Max Burgera. Max Burgers. Dobra, trasa. O kurde, zaczek jest korek, będziemy wracać chyba z 30-40 minut. Ale będziemy jechać tylko 6. No co, jedziemy? Możemy jechać. No w sumie zajmie to nam z godzinkę, nawet więcej. No dobra, no w sumie i tak dobra. Nie mam co robić. Let it snow, let it snow, let it snow. My razem z Wiktorią jesteśmy takie, że przed pójściem do jakiejś restauracji musimy sprawdzić menu, czy cokolwiek zjemy, czy jest dobre wszystko i dopiero wtedy idziemy do restauracji. Mini pankejki! Mini pankejki. Z sosem truskawkowym i tą śmietaną. Mamy nasze pankejki. Mamy jedzonko. O, cieplutkie. Dobra, jestem ciekawa jak to zasmakowało. I zobaczcie, to są takie mini pankejki. No w sumie tak się nazywają, nie?
Dobre są. Nutelka by do nich pasowała. No. Ja myślę, że z truskawką będą dobre? Ja spróbuję. By to śmietana mysz dobra. A z truskawkami? Ale te truskawki dobre są. A idealnie się najadą. No tak. 9:06. Została nam tak naprawdę godzina 10, co się kiało, bo o 10:20 wyszliśmy. No dobra, no wracamy. Dopiero wjeżdżamy na tą drogę, a zobacz jakie kory kola. No i nie przez to, że tutaj są trzy pasy, które w sumie to jest 5 pasów, które potem się zmieniają w 2 i są takie korki, to że masakra. No będziemy jechać długo. Jest 9:56 i to już prawie godzinę. Nie, że korki, to jeszcze ludzie się ślizgali, mimo tego, że w ogóle nie było zamarznięta jakby, w sensie nie było śniegu, no bo to była główna ulica. Ludzie nie wiedzą, że w listopadzie jest śnieg. Nie. Ja tak zawsze wszyscy gadają, no. A ja mam po prostu farta, że mi założyli jakby całą sezonówkę. Dobra, zostało nam jakieś 20 minut do posiedzenia w aucie. Co robimy? Chcemy spać? Możemy się położyć i sobie plotkować jeszcze. Teraz idziemy na nasze zmiany w ogóle. Teraz zaczynam się stresować. Ty masz najmniej taką, no ja wiem, zmianę. Ostatni raz ładne usta pokażę swoje. No to... A teraz będę miała brzydkie? Nie no, się śmiejesz, naturalne w sensie. Posiedzimy sobie jeszcze, poprzeglądamy TikToka i sobie pogadamy. Widzimy się za jakieś 20 minut, jak będziemy wychodzić. Pa, pa! Pa, pa! 10:27. Wiktoria śpi. Mieliśmy sobie pogadać i poplotkować, a Wiktoria leżała i prawie spała. Nie wyspałyśmy się w sumie w tym aucie jakoś mocno. Ciężko było. Dobra, możemy wychodzić. Już? No tak, no weszłyśmy około 10:20, bo mówiłyśmy, że tam ileś minut jest do Drwala. No, więc możemy wychodzić. Nara! Widzowie, dziękujemy za oglądanie. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zostawcie łapeczkę w górę. To będziemy częściej nagrywać 24 godziny gdzieś. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na nasze Instagramy i widzimy się już w kolejnym odcinku w Vlogmasie. Pa, pa! Pa, pa!